Cześć moi kochani, dzisiaj sobie zagramy w grę Targan firmy Silmaris, francuska firma. Gierka wyszła w 1989 roku. Po tej grze wyszła też tej samej firmy, właśnie Colorado, które już wcześniej prezentowałem, tak więc jest to gra podobna w sumie. Fabuła przedstawia się następująco. Jest pewna kraina, która jest uciężana przez tyrana, potwora. No i w którymś momencie ten młody chłopak, kiedy był właśnie dzieckiem, nasłuchał się tych potwornych rzeczy, legend na temat tego gostka mieszkającego w tym zamku. No i gdy dorósł, postanowił zmierzyć się z nim, by wyzwolić tą całą krainę z tyranii tego potwora. Wielu śmiałków wyruszało, ale nie wracało z tych właśnie przedsięwzięć obalenia go. No i naszym zadaniem jest spróbować i wygrać. Zobaczymy, jak nam pójdzie, kochani. Nie obiecuję, po prostu to będzie typu prezentacja. Ja wiem, kochani, że ja miałem vloga nagrać, ale kochani, na razie tymczasowo nie mam na razie czym nagrać tego vloga, dlatego muszę odłożyć niestety to na chwilę. Zresztą mam trochę tutaj urwanie głowy z różnymi sprawami, muszę insurance załatwiać i takie różne pierdoły w Anglii. Okej, przytrzymując przycisk Fire i biorąc strzałkę do góry, uderzemy na najszybszy cios, jaki ta postać ma. Szybki, ale krótki. Trzymając fire i dając do przodu, jest to cios najdalszy, ale najwolniejszy. O ten. Ale przytrzymamy na dół, to jest cios dolny. Jest tu gdzieś jeszcze kopniak. O! Przycisk, trzymając przycisk w dół, w prawo i fire. No ale ja nie używałem tego jeszcze. Dobra, to co? Idziemy eksplorować, że tak powiem, tereny. Mamy tutaj drugi ten. Nie wiem, czy wejść do studni, czy nie. Wejść, nie wejść. A dobra, wejdziemy. Jebut. No to będzie jak z Colorado, także kochani, nie spodziewajcie się, że to będzie jakiś cudowny gameplay, no ale będę się starać. Coś po prostu będę chciał tutaj zademonstrować, chociaż tą grę. W pizdu wylądował. Dobra, tutaj się idzie gdzieś. Nie. Dobra, no to w prawo. Ty, ja tam ich załatwiam tymi najszybszymi ruchami. Przyciski góra. I się nie śpieszę, bo mogą naprawdę kuku zrobić. O, proszę. Cierpliwość popłaciła. Widziałem, że stalaktyk to tam jest, ale... Nie to perki. Okej. O, następny kazik.
Pociachło mnie trochę. Aj, 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 aj. O, tu mnie dziabnęła świnka. O, to już koniec? Dobra. To co, wracamy do liny. Tak się przy... Fuck. Będzie też stalaktyt znowu mi na łeb, czy nie? Nie, dobra. Idziemy dalej. Tu jakaś taka woda. Gdzie ta linia? Lina. A tu jest, dobra. Wyłazimy na zewnątrz. Dziś grzebałem z tym głosem specjalnie dla porywacza zwłok, ale nie wiem, czy mi się udało coś z tym zrobić. Usiadł. Ciabach. I po łuczniczce. Jest pokonany, a już mam mało energii. O, znowu jakiś bydlak. Następny przeciwnik pokonany. No ale energii to już mam na oparach. Następna studzienka. Nie wchodzę tam, pierdziele. Zobaczymy, co jest dalej. Oh, fuck. Nie lubię nietoperków. Dobra. Są jakieś kamyki. Czy to można jakoś podnieść? Enterem? Nie. Jakaś kombinacja klawiszy. Pizda. Dobra. Idziemy sobie dalej i... Skopa dostał, ale mi zdążył. Aha, tędy nie można. Dobra, to idziemy na górę. Ptaszki, te sprawy. Podoba mi się to, bo wolę efekty dźwiękowe w grach, kochani, niż muzykę. Jak jest sama muzyka bez efektów dźwiękowych, no to jest lipa. Lubię walcząc, żeby były jakieś efekty dźwiękowe. Chyba najlepsze z tych wszystkich taki bijatyk to jest właśnie chyba Golden Axe. Dobra. My się wspinamy. Co to jest? No chyba jesteśmy już na górze. No, zeskocz. Dobra. O, ty dziadzie mały. Leży. Tu jakaś chatka jest. Da się tu wejść? Dobra, idziemy dalej. Co nas czeka tu? Też kuźwa. Jego uderzam, nie?
No, w dupę. Zginęłem. Ale teraz będzie łatwiej, bo ominiemy jaskinię. Jaskinię twą. Studnia. Tu zaczynaliśmy, ta czaszka była. O, to pierwsza jaskinia. Co jest tą jaskinią? Studnia. No tato mi zawsze musi sieknąć chociaż jedną szczałę. Nie wiem co to było, ale fajnie zaświeciło. No i tego dziada trzeba rozwalić. Skopat znowu dostał, ale i tak dostałem. Dajesz malutki, dajesz. Dobra, skaczemy w prawo i do góry. Na którym krasnalu tam skończyliśmy? Bodajże jednego rozwaliliśmy. Gdzieś tu będzie. Przyciski w dół od razu. A tam ja będę musiał chyba przeskoczyć. Dupa. I w pizdziec będzie jebut. Tu zginęliśmy wtedy, ale jesteśmy już tutaj. Same lilliputy. Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra, dobra. Co tam będzie? W dupę. Zejdź gdzieś, kuźwa.
czas, no ale kuźwa. Napukał mi. Dobra, do 3 razy sztuka, kochani. Do 3 razy sztuka. Muszę oszczędzać tą energię, no. To jakieś kuźwo, nie wiem co, to uciekam. Chodź tutaj, łajzo. Dobrze idzie, dobrze idzie. Jest. Ani razu mnie nie dotknął. Tu już mamy do przodu energię, z czego się bardzo cieszę. Idzie coraz lepiej. Chyba z 4 krasnalki były bodajże. I chyba na 4. albo 5. wtopiłem. I w pizdy od razu spadłem. Wstawaj.
jakiś experience czy coś? Tu chyba nie ma. Skocz tu. What the fuck? No tu nie byliśmy, ale to zaraz będzie na oparach. No kuźwa sk... O, coś się wgrywa. O rany boskie. Strona 7. 6. linijka. Nie no. Nie mam tej książki, kochani. Nie mówcie, że to będzie koniec. No. Tam mamy po ptakach. Nie mam tych kodów do tej książki. No to już jest, że tak powiem, game over. No nic, dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajków, komentarzy. I zapraszam do moich filmów, tych i świeżych, i moich poprzednich. Coś dla siebie zawsze znajdziecie. No cóż, szkoda, że mi się nie udało przejść dalej. Wskoczył ten, a już tak dobrze się rozkręcałem. No ale niestety nie mam kodów do tej gry. Oryginalnej takiej książeczki, żeby można było ją przejść. Trudno się nie mówi, nie mam też wersji jakiejś skarkowanej, która by można było to ominąć. Ale myślę, że udało mi się pokazać mniej więcej, jak ta gra wygląda i jakby ktoś chciał sobie spróbować zagrać, to już mniej więcej wie, na czym ta gra polega. No nic, z mojej strony, kochani, to już w sumie wszystko. Chciałbym serdecznie też pozdrowić Pęczarda, Porywacza Zwłok, Bombermana i MGR Zgadło. Chciałbym Wam bardzo podziękować, kiedy byłem w szpitalu. Wspieraliście mnie SMS-ami, pisaliśmy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie za to. Też bardzo dziękuję ludziom, którzy też pisali komentarze wspierające na moim kanale. Bardzo Wam jestem wdzięczny i nigdy w życiu tego nie zapomnę. No to tyle, kochani. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Adios, amigos.